Maciek, zaliczyłeś asystę, gratuluję. Dziękuję bardzo, no. Cieszę się z tej asysty. Co mogę tu więcej powiedzieć? A co możesz powiedzieć o sytuacji 94 minuty? Biegłeś przez 50 metrów sam na sam z bramkarzem, no i tam piłka leciała i płakała, no niestety nie wpadła. No dokładnie, leciała i płakała, tak to trzeba powiedzieć. No szczerze powiedziawszy, to już z wątroby była cała ta akcja od samego początku. No i na koniec naprawdę zabrakło już pary, po prostu kopnąłem tak naprawdę w bramkę i nie myślałem, jak to w ogóle poleci. Tak już nie miałem w ogóle siły praktycznie, tak można to podsumować tę akcję. Szalony mecz. Prowadzimy, tracimy zawodnika na początku meczu, bronimy się desperacko. Wydaje się, że do przerwy mamy wszystko pod kontrolą. Bank, 45 minuta, 1-1. Też się nie zgodzę, że bronimy się desperacko, bo wiadomo, że prowadzimy w meczu, mamy gdzieś tam wynik, gramy jednego mniej. Wiadomo, cofnęliśmy się, ale nie było to tak, że gdzieś tam desperacko się murowaliśmy, bo wydaje mi się, że w miarę mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. No niestety na sam koniec troszkę zabrakło koncentracji pierwszej połowy. Straciliśmy bramkę, no ale w drugiej połowie bardzo dobrze gdzieś tam zareagowaliśmy na to. W przerwie sobie powiedzieliśmy, że gramy tutaj o 3 punkty, nie o 1, no i tak się stało. No właśnie, w drugiej połowie zgodzisz się z tym, że od momentu, kiedy rywal dostał czerwoną kartkę, oni stracili pomysł na granie. Oni myśleli, że będą przeważali, bo mają jednego zawodnika więcej. Zrobiło się po 10 i oni zwariowali. To znaczy ja uważam ogólnie, że druga połowa, zaczęliśmy ją dobrze, mimo tego, że graliśmy jednego mniej, a to jak oni stracili zawodnika i się wyrównało, no to tym bardziej myślę, że przejęliśmy kontrolę do momentu strzelenia bramki. Potem wiadomo, w końcówce trochę oddaliśmy inicjatywę gospodarzom, no ale udało się 3 punkty zdobyć. Kolejny mecz, nie że graliśmy w piłkę, mogliśmy mieć 6 punktów, mamy 3, jesteśmy zadowoleni, ale gra napawa optymizmem. Dokładnie, teraz już nie ma co patrzeć. Wygraliśmy to spotkanie, cieszymy się i teraz czekamy na następne. No zaraz, teraz przed nami dwie drużyny z Łodzi. Łatwo nie będzie. To znaczy, szczerze w tej lidze naprawdę z nikim nie jest łatwo i po prostu podejdziemy do tego meczu tak, żeby zagrać jak najlepiej, po prostu ze swojej strony się pokazać jak najlepiej. No i zobaczymy, co przyniesie gdzieś tam rezultat.